Dzień dobry, dzień dobry. Słucham? Wiem, że nie powinienem się mądrzyć, ale wydaje mi się, że jest idealna Tak, pora. słucham? Halo, halo? Słyszy mnie pan? Słucham? No w sensie nie powinienem się mądrzyć, ale chyba jest idealna pora, żeby polatać z tematem. Idealnie wieczór. Si. Tylko słuchaj, nie sprzedałem za dużo tematu, ale mogę wam, w sensie mogę założyć. Mam 1700 dolców, 1500, coś takiego. A towaru tak zaszło mało, bo wiesz, klienci dopiero się budzą. A ten sprzedałeś już? No nie no, mówię, że sprzedałem dopiero 5 sztuk, ale mam 1500 A, dolców. oczywiście. I dobrze, to sprzedaż i potem dać. Co? Sprzedaż i potem dać całość. Teraz dam ci buteleczki z O to właśnie chodziło, o to właśnie chodziło. Dobra, robikiem. no to czekam na cynk, jak będziecie wszystko gotowe, to podjadę gdzie trzeba. Oczywiście. Do zobaczenia, szefie. Hej! Hej, hej, boy, hej, hej, boy. Klasyka, podjeżdżam z tematem jak to zwykle. Na razie tylko ziółko, ale niebawem wjeżdża francuski sort, naprawdę. Pierwsza klasa. Nice. I będziesz pierwszy, który dostanie do mnie promocję. Tak, chyba jest misja. Chyba jest misja, mission gen. Przepraszam. Wiem, gdzie podam lokalizację. Pod moją chatę. Albo jeszcze nie, nie będę zdradzał, gdzie mieszka. Podejdziemy tutaj. Kite, niestety będę cię musiał zostawić. Chociaż w tym... Nie, nie. Nie zostawię cię tutaj, stary. Nie jestem głupi. Jedziemy zostawić cię na chatę. Zostawię cię na chatę, przebiorę cię pieluchę, ci zmienię, kurwa, lecimy. Jedziesz ze mną na akcję. Będę musiał, widzowie, niestety zresetować kota, no. Ale to znajdę takiego samego, bo taki gruby... Taki gruby się respi właśnie tam na mojej miejscówce, więc jakby zrobię resecik i zrespię sobie nowego do samochodu wezmę kiteła. Jedzie... Moje rancho, rancho Logana. Właśnie, rancho Logana. A, jest kitem, gruby skunks. Dobra kiteł, koniec, koniec podróży. Zeskakuj. Ci, co jeszcze nie byli wcześniej na streamie, to... O, zobaczcie, te kotów. To nie jest Rudy. Tu jest Chimpy. Ej, Boże, to cztery koty. Cztery różne codziennie. O, Rudy jest śmieszny. Ale to innym razem. Klucze. Szybka regeneracja, widzowie, żeby mieć full tego zmęczenia. W sensie 0% zmęczenia. No, akurat Francuz dojedzie, będzie git. O, jest gruby. No, czeka gruby, co wy mówicie? Co wy gadacie, że grubego nie ma? Idealnie, chodź, zamknę tylko furę. No wiesz, system się może mylić, ale moja miłość do... i kotka miłość do mnie się nie myli. To już jest ponad skrypty, to już jest ponad skrypty, mordziu. Użyj klucza. Zamknąłeś drzwi. Dobra. Dobra, zaraz będą gangsterzy z Francji. Chodź gruby, no ruszaj się. Kontroli NPC-ta. To się nakłada i bim, bim, bim. O kurwa, ale bryka. Zobacz, kiedy tylko przyjechał. Wow. No nieźle, nieźle. Wdechę fura. To się rozumie. Chodź, ty masz tutaj buteleczki. Okej, okay, a słuchaj, jak ty wrócisz? I przyjadą po mnie. A, jasne. Nieźle się urządziłem, co? To jest moja ferma. Kocia ferma Logana, rancho Logana. Niedługo tu będę robił różne dzikie rzeczy. Zarabiał kupę szmalu. Rozumiem. Oczywiście z wami. Możemy tu przyrządzać różne smakołyki i inne rzeczy. Mam też miejsce do rozróbki kradzionych fur. Możemy to rozłożyć, kurwa, bić numery. Wchodzę w biznes pełną parą.
Tylko wiecie, żeby nie gadajcie nikomu, że tu mieszkam, dobra? Si. Między nami. Ja nie mówię, gdzie wy mieszkacie, wy nie mówicie, gdzie ja jest Gitez, nie? Si, si. Chiforindo. Okej, okay. Możesz ruszać. Pamiętaj, patrz za siebie. Jasne, jasne. Będę cały czas uważny, patrzę na siebie. No to dobra, wrzucam ten karton na boczne i pamiętaj, lecę. Pamiętaj, gdzie jechać? Pamiętasz? Pamiętam. Ale wiesz co? Pamiętam, tak, pamiętam. Na pewno? Na pewno. Jak coś, to będę dzwonił, ale nie, myślę, że pamiętam. Znaczy, nie myślę, tylko pamiętam. Możesz mi zaufać. Wsiadaj do samochodu, Kiteł. Dawaj. Kurwa, nie widzę cię, Kiteł. Siedzi na siedzeniu elegancko, ale... Szyba jest rozjebana. Rozjebaną szybą. Nieimersyjnie w ogóle. Muszę zgasić niestety monitor. Nie mogę wam pokazać tego, co teraz się wydarzy na ekranie. Musicie się... O kurwa! W tym momencie wysadziło coś obok mnie. Ale jajca. Jeep. Mam już wszystko. Dzięki wielkie, Wally, za informację. Do zobaczyska. Dzięki za klientów. Uważaj na słowa, bracie. Uważaj na słowa. Masz jakiś problem, stary, to od razu mu wala, nie pod nosem coś gadasz. Jak się tylko zgrywam. Wiem, że to nasze hasło takie. Ile potrzebujesz? Thanks. Idziemy, wariaciku. Dzięki wielkie. Ja do szefa mam coś do załatwienia. Syropek dla was przywiozłem. Wiesz, o co chodzi. To by się lepiej pracowało. Ciekawe, czy jest w ogóle w robocie. Halo, Charlie. Charlie, jesteś? Nie da się zabrać, Fabio. Nie da się, niestety. Dobra, pierwszy przystanek za nami. Teraz mechanik, naprawić fury na cacy i bez żadnych uderzeń zrobić 9 kursów. Wow, 470 dolców, nieźle. Panik? Tak? Wolny pan jeszcze raz? No można. Bo kurwa na robocie jestem w kurierce, robię mam dostawę i tworem i kurwa skasowały gówniarze na przystanku. To do środka, to do środka, zapraszam. Robi. No. To się kolega zajmie, bo on się zna kurwa na tych elektrykach. Okej. Okay. Dobry, szefu! Słuchaj, no. Jakieś gnoje mi fury skasowały, kurwa. Rozbite szyby, rozbite lampy, rozbite... szyba przednia. Ty, Gostek, w robocie jesteś, będziesz szefu przeglądować tą buźkę. Furę trzeba zrobić. Ale Kiteł jeszcze, przepraszam. Chodź, kotek. Znaczący ci się. No dobra, to ja zrobię, nie? Chodź, kotek. O Jezus. Chodź. O kurwa, ale kocur. Przepraszam, już wychodzę z nim. Zapalę papierosa na zewnątrz, dobrze? Nie będę tu wam przeszkadzał i kopcił. Chodź, Kiteł. Dobra, no. No Kiteł, chodź! Krowę wozić? I krowę... Nie, to by mi dali bana już.
kurwa mać. No chodzisz, to ty wyprawiasz. Kurwa, no co ty, chodź kiteł. Ja pierdolę, trzeba wskoczyć tutaj. Chodź. Kurwa, jakie głupie to. No chodź, bo ci przyczasnął drzwi, no. Tak, tu się mechanik zajmie, ja muszę lawetą jechać. Jasne, nie ma problemu, dziękuję bardzo. Chodź, zobaczymy okoliczne śmietniki. Cicho, żeś już miał, czy już ci zaraz coś dam do żarcia. Jakieś mleko znajdziemy. Kurwa. Fucken. A, tak to się robi na traj, dobra. Nic tu nie ma. Wiem, że nie można tego nadużywać, ale jeszcze raz to zrobię. Bo tu się pisze try i... Dzień dobry. Tak? Pan tutaj tego Voltika tam, no tak? Tak, tak, już zrobione. A ile się należy pieniędzy? Znaczy, nie zrobione, no bo tu takie wytyczne mamy, że z góry trzeba brać, nie? Bo wiadomo, różne okay, sytuacje. Okej, okay. Ile się należy pieniędzy, uciekali. Przyjacielu? 300 będzie za naprawę tego. Już się robi. Tak, promocyjnie dosyć dzisiaj. Happy proszę happy bardzo, hour. To szyby wstawić przednio, to jest dla mnie priorytet, bo to porządno miało. No, wiadomo, to wie, zawsze ciężko jest. Ja ci dałem 300 dolców. Ty, a to oddałeś mi? Dobra, a no tak, w sensie, kurwa nie, dawaj pieniądze. Dobra, zapraszam. Zaraz. Ale poczekaj, daj mi pieniądze, kurwa. Dobra. A no racja, no przecież. No właśnie. To wiadomo, niezła koszulka. Jasne, jasne, nie jestem takie... kretynem. A tyż masz taką zajebista. No, pracownicze tutaj mamy takie. Poważnie? A, ja ją zadorwałem na tym Peweksie w Daniości. Ta, no kurwa, szefowa też skąpi, nie? Chyba też na tej samej kurwa sprzedaży. Ja, wiem o co chodzi. Nie za furka całkiem, muszę przyznać. Dzięki. Ty nie widziałeś tu w okolicy jakiego grubego kota? Grubego kota? Tak, nie za bardzo. Kurwa. Dobra, to ty będziesz się zajmował pracą, a ja mogę poszukać go, bo... Kurwa, kitku! Jasne, nie, no kitku! To zapłatę, tylko chciałem. Jasne. Znowu poszedł harcować. Kitku! Fuck! Gdzie on jest? Elo nie, no bez takich! No nie, no co jest? Kitku, co ty odpierdalasz? Czemu tu śpisz? O nie! O kurwa, jeden dzień się znaliśmy. Nie wierzę w to. Kot kaprycza, kurwa. Ktoś zabił mi kotkę! Harry Potter! Harry Potter, co ty zabiłeś moją kotkę? Kurwa! Nie wierzę w to. Kurwa mać. No nie, no nie, no. Kurwa mać. W pogoni za dragami pieniędzmi zapomniałem nakarmić przyjaciela. Ale nie, on jest rozpatrzony, ktoś go zaatakował.
Tylko nie to, kurwa, nie, nie wytrzymam, to jest niemożliwe, kurwa, kiteł, nie, nie, nie. Dziękuję za robociznę. Tak, tylko jeszcze zareklamuję się. Jakby pan nie miał gdzie mieszkać, czy coś, jakiś szybki nocleg, albo jakąś kubinę zawinąć, to Tough Hit Apartment zapraszamy. Zajebiste apartamenty. A macie tam kurewki na miejscu już? Kurewki na miejscu nie ma, ale dzisiaj jest impreza w Wanilii, tak się można z jakoś zapraszamy. W stylu kompańskim, proszę pana. W stylu kompańskim, zapraszamy serdecznie. Ja 20:40. Gdzie, o której? 20:30? O 20:40. Dobrze, Wanilia, wpadnę. A ile kosztuje wstęp? Za darmo, za darmo. Do zobaczenia, dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Zapraszamy serdecznie. Na kompańskich pan się ubierze. Jasne, kowboj. Icha, jasne. No impreza, napiję się wódki przy barze za kiteła chyba. Szkoda. No, złodziej samochodów. Ta żulica jebana. Tu kluczyków nie mam. Boję się, że... Jak wysiądę z samochodu, mi go ukradnie. Może Pinko się w końcu znajdzie. Wszystko okej? Tak, Pinka szukam, wiesz. O, dwie kanapeczki. Gdzie? Pytanko mam. Tak? Nie miałbyś może dychy zajechać na piwo? Kurwa! Potrzebujesz pomocy? Tak, przydałoby się. Ile chcesz? Dyszka na wino starczy. Jasne, jasne. Dycha na wino, proszę cię bardzo. Taka piękna kobieta i po śmietnikach grzebie? Zrobiłabyś karierę w modelingu. Proszę cię bardzo. A nie wiem, wiesz, najpierw trzeba na życie zarobić, a później modelingiem się zająć. Ja, jasne. Mam list, jadę dalej przepaść. Trzymaj się, piękny. Trzymaj się, piękny. Co za shit? Siemano, dostawa. Syrop prosto z Los Santos, od Francuza, a? Pod plus i minus obok dziewiątki masz kierunkowskazy. Plus i minus, tak? Zaraz to sprawdzimy. Masz konto od 6 września 2001, więc może mówisz prawdę. Kłamiesz, kłamałeś. Okłamałeś mnie. No siema, testosteron, co tam? Ma, jak chcesz spierdolić dobrego burgera, to spierdalaj w burgershocie. Właśnie tu pracuję, jak chcesz za darmo. Co ty pierdolisz? Znasz robotów w burgershocie? Testosteron? Ty? Totalnie, ja pierdolę, za dobrą mamonę. Szanuję, i spierdolę ci na kasę. Ej, słuchaj, no, to jak chcesz burgerka, to mu. Ja też znalazłem robotę, jestem kurierem. Słuchaj, może wypadałoby to jakoś lekko opić. Jest impreza, kowbojska impreza w Vanilla albo... Kurwa, nie pamiętam, jak się nazywał ten klub. Ale jest impreza 240. Tak, no, ta, ogłaszali się, zaprosili mnie jakieś kowboje. Trzeba się przybrać za kowboja. Będą kowbojki w kusych gaciach. Może opijemy twoją nową robotę, co? Ja, twoje też możemy opić. To no o której byśmy się spotkali? A stała się też smutna sprawa.
Kupiłem sobie, czy znalazłem dzisiaj kota, ale właśnie przed chwilą umarł, więc możemy też nas mutać, trochę nabić. Ach, kurwa. Stary, ale nie kot, mam się cztery, więc spoko. Kot nie ściana, przesunie się. Pewnie, że tak. Słuchaj, widzimy się w klubie, Vanilla Unicorn prawdopodobnie. Ale o której? 20:40-50, umówmy się tak jakoś. Oj, może 40 spotkamy się gdzieś pod Burger Shotem, złapiemy się. Dobra, postaram się wyrobić, bo jestem w robocie, ale mam nadzieję, że się wyrobię. Luz, jak chce się czeka, my tu zapierdala, trzyma. Heja. Nie wiedziałem, nie wiem o co jest tu kotnie ściana, ale... Ale się przesunie. Dziś bardzo dobry utarg. Bardzo dobry utarg. Rozdawa. Rozumiem, że teraz z bocznej alejki, co? Szefu ma nie widzieć. Jasne, jasne. Już podaję, już podaję. Się mu stało. Siemano, bratku, widzę, że krzyczałeś, co się stało? Rower mi się rozpierdolił. O kurwa, brawo, no to cię podrzucę, nie ma problemu. Podętkę na stację benzynową sobie podjedziesz, bracie. No nie ma problemu, no. No spokojnie, no. Na luzaku wsiadaj do mnie. No, spokojnie cię podrzucę, brachu, brachu. Pakuj się, bratku. Gdzie to trzeba jechać, bo ja teraz rozwieźć tajny syrop od Francuza. Gościa, który mi zlecił tajne operacje, wiesz o co chodzi? Dostarczy jakiś dziwny syrop. Mówię ci, dostarczy jakiś kleisty syrop. Małolaty to piją, płacą to dużo kasy, wiesz, ja to rozwożę, nie? Tylko kurwa między nami, żeby to zostało. Tu masz sklep, ty sobie kupisz normalnie gumę. Żeby ci nie pierdolnęła, chłopie. Pierdalaj mi stąd. Gdzie jedziesz, Kaj? No, też dowozi. Jakieś dragi. Judzin. Papciu, najebalem się jak worek, oglądam strema i zastosuję... To jest 20:30, a ty już? Dam znać jutro. Oj, Basiu, Basiu. Dzięki za piątaka, byku. 20:30, a ty już? Woda, dam znać jutro. Mam nadzieję, że nie będzie cię męczyła kacuwa. Kurwa, no zakurzył mi całą furę. Ale hamuwa. Aha, bo tu można kupić, stary, i tu ci się dostarcza. Aby kupić magazyn, 25 000. Ten system tych kupowań mieszkań, mi to się podoba. Mi to się podoba. Developer Logan. No jest tani, ale dlaczego jest tani? Bo jest bardzo daleko, rozumiesz? Jakby to był magazyn w mieście, to byłby droższy. No jeszcze magazyn, do którego wszyscy przyjeżdżają i dragi rozdawać, bo tu mieszkają jakieś szopy pracze normalnie, gościu, ćpają ten syrop. Tu będzie moja druga baza. Mój warsztat, warsztat Logana. Jest dużo miejscówek jeszcze niezagospodarowanych. Jestem najlepszym pracownikiem Francuza. Zetka ile jest? 4 psów ponad. 4 lekarzy.
4 taksówkarzy, 2 rowów, nie wiem co to jest. Rotcosi Freddy. Owszem, powiedziałbym jej to bajerka by weszła ostro, bo nie jestem przegrywem z wykopu, ale lubię taki ty dziewczyn jak nieuczesana niby udaje głupiutką, ale coś w sobie ma, że człowiek by ją tadadada jak z karabinu na lufie usadził. Pozdro papciu. 5 zł. Dzięki Roko. Dzięki i miłego wieczoru piątkowego. Dzięki. Otwierasz czy nie otwierasz? Otwiera pan czy pan nie otwiera, kurwa? Oddawaj kasę. Zapłaciłem całe 200 zł, co? Dzień dobry, słucham. Co pan tak się dobija tutaj? No bo zapłaciłem gościowi za zatankowanie 200 dolców, a 130 było na liczniku i nie chcę teraz wyjść. Przepraszam. A coś się stało? Nie chciałem krzyczeć, no. Właśnie to jest tak powiem, kurczę, krzyczy pan i ten się tak zastanawiałem, o co kurczę chodzi. No to przepraszam, no że się wkurzyłem, no. No dobra, no nie było 130, 190, no dychę mi jest krewny. No i mam je oddać, kurwa, nie chcę wyjść. Zamknął się to w środku chyba. Jakieś długi, tak? No, można powiedzieć prywatne sprawy, no. Wie pan, no nie... No tak, no kumpel taki, no. Nie chcę za dużo gadać, no. Prywatne sprawy, no. Nie chcę gadać, to po prostu ja co, no... Co będę robił? No ja spadam w swoją stronę, potem go przycisnę. Znaczy się dogadam z nim, zadzwonię, nie? Chłodno. Mógłbym jeszcze od panu dowód do notatki poprosić? Dowód? Ale no jasne, jasne. Rotcosi Freddy. Tutaj Czap mówi, że ona jest 210 ku, a panowie każdy ma inny gust, jeden lubi takie, drugi robi srakie, więc po co komentować kogoś gust. Papciowi powiedziałem, papcio dobra, cicho Roko, bo jest przypał. Zaną bym tadadada na swoim karabinie i tyle. Pozdro 600 bongosy, kurwa. 5 zł. W porządku. Dobrze. To wszystko proszę pana? Tak, proszę bardzo. Dobrze, jest panu dowód osobisty. I kurczę, wie pan, następnym razem spokojnie, bo to tak wie pan dziwnie wygląda, nie? Nie, no to przepraszam, rzeczywiście, to mi poniosło, no przepraszam. My tu siedzą z kolegami u Niemca na robocie. Także miłego, bezpiecznego. Miłego, do widzenia. Janusz, taki starszy gościu, to jest w szoku w ogóle. 5 zł. Pan tutaj na piechotę? Spacerem, tak, spacerem. A to nie tamtym autem? Nie. Zostałem na skrzyżowaniu, wiedziałem jak pan podjeżdża. No tak, ale idę się jeszcze odlać tutaj za róg, bo chuj mnie nie chce wpuścić. A, to ja udam się. Pan mówi o tym Matizie, to ja tym Matizem nie przyjechałem. O tym malutkim mini smarcie, to ja nie wiedziałem. Nie, pan to nie, chodzi mi o to sportowe właśnie. Sportowym, no. Dobra. To nie wejdzie pan do toalety, nie wpuszczę pana? No nie chcę, no, to jest taki kumpel, trochę się szczypiemy. Tak naprawdę to mnie, nie lubimy się, robi sobie jaja, on pewnie spierdolił do chaty, on to nawet hibla nie ma. Nie wiem, czy to sanitarnie, no. Nie chcę go podpierdalać. Tu siknę za rogiem i chyba że nie mogę, no to przytrzymam. No, ja dobrze nie usłyszałem. Do widzenia. Jasne, do widzenia. Ale fart. Dobra, chowaj tego fandala i... Ale fart.
nie sprawdzał mojego prawa jazdy, on sprawdzał dowód osobisty, nie? W dowodzie nie masz prawka chyba. Siemano szefu, dostawa syropu. Szefa teraz nie ma, ja mogę odebrać zamówienie. Tak? Zło, ja to zostawię przy drzwiach, to sobie to wpakujecie na chatę, nie? Jaha. Zło, Miśniaku, wybierasz się bardziej na kowbojską imprezę? Tak, to się składa, że wybieram, ale muszę skończyć robotę. Ja mogę się podwieźć do miasta, bo też się wybieram. Jaha, nie ma problemu, nie ma problemu. No jak jesteś od szefa, to mogę ci zaufać. Roko, wsadź sobie palca w czekoladowe oko. Potem siadaj jak na karabinie i ci zauroczenie minie. 5 złotych. Chodź, malenia, podwiozę cię. Nie ma problemu. Jak masz w ogóle na imię? Mija. No to zajebiście, Mija. Zapraszam do środka. Spokojnie, ja nie gryzę. Yeah. Właśnie tak, Logan pierdzi dziewczyną w samochodzie. No to nie, to jest czyjś psiak, to nie jest mój pies. Chulości mieszkają, patrz. Patrz, nie mogę okruszyć komuś psa. No jednak. Wow, ale tu jest widok, ja pierdziula. O kurwa, to jest życie. Patrzcie, to miasto żyje, patrzcie. To miasto żyje, zobaczcie, ile to jest ludzi. Niesamowite. Patrzcie, ludzie tu łażą, tu się dzieje coś, ty, no nieźle. A! Zapomniałem całkowicie o tobie. Santa Picciobello. 2.5 godziny temu moja Big Puffka urodziła mi mojego małego kaluszka, a ja zamiast teraz chlać na mieście, piję przy kolesiu, co handluje dragami w gierce. Piękna sprawa. Powionka widzowie. Nie, a nie zrób widok, co? Żonka. 10 zł. Wszystkiego dobrego, Santa Picciobello. Wszystkiego dobrego, zdrówka. Nieźle, co? Look at this. Że kurwa tak czaisz. Madrid Goldenow. Paris Platynow. Kto słuchaj ty no ten no Paprisie Patynowie. Wyzywam cię do oktagonu. Pokaż, że masz dobrze jaja, a nie tylko dużo robisz, a mało robisz. Jak to ma być? Niech oktagon zweryfikuje, jaki jesteś maśla. Czekaj, teraz każ mu 5 zł. Dzięki, prosta sprawa. Każ mu wyjść po... Zbyłam tu parę Niemiec. Każ mu iść za tobą, zatrzymaj. No po prostu trzeba trafić, jak ona się... Albo czekaj. A, niezły widok, co? Yeah. Może znam... Spokojnie. Ja bardzo dużo gadasz, Mareńka. Chyba trzeba ci tu zostawić. A czekaj, a wspólne animacje są... Czekaj. I co teraz? Ktoś tu nie gra.
To nie ma. No ruchaj, znaczy ruszaj się! Klamę miała! O kurwa! Czy to było zabójstwo, to było zlecenie! A, jeszcze w robota. A, bo już impreza się zaczęła. No siema, mam jeszcze jeden kurs i zaraz będę. 5-6 minut jestem. Mówię, że mam jeszcze jeden kurs i niedługo będę na tej imprezie. To jest Vanilla Club, tak? Tak, ale podjedź po mnie pod ten, pod Burger Soda podaj. Dobra, dobra, tylko potrzebuję troszkę jeszcze czasu, wiesz, ja potrzebuję jeszcze trochę czasu. Jeszcze hajs zarobię. Dobra, tylko mówię, ja potrzebuję jeszcze trochę czasu, więc 15 bucks, 20 minut, heja. Ostatnie zlecenie, udało mi się, kurwa, udało mi się. Yeah! Cztery koła chyba zarobiłem na tym, nie? Plus naprawa samochodu. $300 dałem, kurwa, ale przynajmniej jeździłem całym. $100 dałem, kurwa, ale przynajmniej jeździłem całym. Nic, przyjacielu, służyłeś mi bardzo długo. Naprawdę. A gdzie jest kopanie? Jak kopać? Wracam, wracam, jestem. Pochowaliśmy kotka, kitku, niestety, wariaty. No i wywaliło mi za muzykę, streamka. Więc wracam po krótkiej przerwie. Tamta piosenka to był Coldplay, no i Coldplay jest dość popularny i ciach od razu. Wywaliło. Niestety. Kitku pochowany, tu się LOG modli, ale niestety. Nie ma co stać i rozmyślać. Pożegnaliśmy kitka, lecimy dalej. A! Poczekaj tu, piesiok. Rozglądaj się, czy nikt kurwa nie węczy, dobra? Lecz nie czekaj. Mam cały szmal, bratku. Bardzo dobrze. Udało mi się... mów. No mów. No udało mi, na prawie jeszcze musiałem naprawić furę, bo szyba się rozpierdoliła, dałem przystumy za to. Ale łącznie... no zarobiłem 4300 dolców. Mhm, proszę, daj mi. Jasne, oczywiście. To dużo, mało? To dolar jeden. A, bo czekaj. Kurwa mać. A, proszę bardzo. Poszło w dechę bardzo szybko. Klienci byli zadowoleni. No, a jedno miejsce to dwa razy dowoziłem, bo takim posmakował wasz francuski syropek.
Rozumiem. Powiedz mi, mówiłeś coś komuś o naszej transakcji? Absolutnie nie, milczymy jak grób. Psiarnia podjechała do mnie na stacji benzynowej. Pytali się, co to robię, ale świetnie z tego wybrnąłem. Powiedziałem, że tam pukam do ziomka i tak dalej. Nic nikomu nie pisnąłem, absolutnie. Na pewno? Na 100%. Na 100%. Jestem debilem, no. Gdzie? Wow, sowita zapłata. Sowita zapłata. Łódź się kręca, fez. To mi się podoba, stary, to mi się podoba. Musimy częściej robić biznesy w takim razie. Dwa koła, dwie bomby, nieźle. Mhm, rozumiem. Tu co, jeszcze masz ten, nie? Tamto. W takim razie. Słucham? Zielone masz. Zielonego mam sporo, bardzo sporo. A dasz kadę je rozprowadzić? Rozprowadzić? Oczywiście, że tak. O, to super. No jak będziesz już miał rozprowadzone, to potem kolejne dostanie zadanie. Wiesz co, tak rozmyślałem, sprawdzałem jeszcze coś innego, żeby ci dać, ale po prostu twój obik jest najbardziej opłacalny. Jasne, rozumiem, jasne. Bo następny raz dostaniesz na przykład... Dajmy przykład 25 syropików. Okej. I to rozwieźć po prostu, nie? Mhm, tak jak teraz. Wchodzę w to. Banalna robota prostu... i bezpieczna. No, także moich chłony możesz też chłos prowadzić. Oczywiście, w takim razie zajmę się w tym momencie. Bo zahaczę jeszcze o imprezkę. Podobno tutaj jest jakaś impreza z kowbojska, to prawda? Si. I tylko musisz przebrać się jak kowboj. Okej, kowboj, czapka, jasne. I widzowie, komuś powiedziałem? W takim razie dziękuję. No to co, dziękuję. Jak już rozprowadzisz się ten marihuanę, zadzwonisz, okej? Okay? Oczywiście. Jak mi się skończy temat, będę dzwonił, żeby się, że tak powiem, zaopatrzyć u ciebie. Okej, si. Jakbyś coś jeszcze miał dla mnie, to dawaj znaka. Będę miał. W kontakcie. Mam na teraz, ale rozprowadź najpierw to, okej? Okay? Oczywiście. Jak to ktoś się rozjebał, co chodzi? Komuś, nie mówiłem nikomu nic o tej oksie. Temu oczywiście lokalsowi, temu komputerowemu, no ale to bez jaj, nie? Kurwa komputer, nie? No jak mógł powiedzieć, nie? Kasuj SMS, okej? Okay? Oczywiście. Kasuj jak pojebany, mordo. Lecę dalej w klimat, trzymaj się. Chodź, ziemy, ktoś się rozpierdolił, nie? Dzień dobry, Grzuchom! Bonjour! Bonjour! Dzień dobry! Pardon, czy widziałeś Gustawa? Gustaw jest tam właśnie, czekam na ciebie. Dobrze. Miłego! Dziękuję za gwiazdeczki, dziękuję serdecznie, Piotrek Wydra. Powinno wystarczyć. Siema, słuchajcie, kupię was prosić o to, ale wybieram się do siebie do domu, tam na Sandy, a nie mam transportu. Nie, to ja? A, o siema, kurwa, Francuz, ja pierdolę. Ty, słuchaj, masz jakiś transport? Si. Bo muszę schować cały temat, kurwa, mam przy sobie, nie chcę mnie tu wpuścić, a nie będę chował po bagażnikach. Schowam to na chatę i tu przyjadę, nie? Mam jeszcze nóż i tak dalej, a nie mam fury, bo tej srebrnej się pozbyłem, wiesz. Wysadziłem ją w powietrze, bęk, wielki kurwa, grzyb kurwa się na nią unosił atomowy, no i wiesz. Nie mam czym wrócić na chatę, motocykl mi został w środku, w sensie w chacie. To jest twoja fura? Nie wiem kogo. Że jest wyciszone w tam tysiąca państwach? Co, kociaki? Ło, dzień dobry! No i moi sąsiedzi. Siemano, jak tam? Wódeczka, whisky pite? Wow, spierdalać mi stąd! Co wy tu kurwa mieszkacie? Pojebało was kurwa! Od wczoraj to wynajmuję, spieprzać! Te kurwa urządzają, wakacje.
klucze. Użyj klucze, otworzyłeś. Zobaczcie jeszcze widzowie, ci co nie byli. Na wcześniejszej transmisji jak urządziłem chatkę, to wszystko ja kupiłem. Lampeczkę, szafeczkę. No i to piękne wyrko, widzowie. Oh yeah. Dobra. Czas się ma pierdolnąć w kimę. Przy okazji jeszcze zmęczenie sobie zbiję. Przed wyłączeniem streamka. Oh yeah. To było coś, to był męczący dzionek. Dla ciebie dobrego krokiecika, skurwysynu. Krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.